żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 25 marca. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zaszło w ostatnim roku przed narodzeniem Chrystusa Pana. Lekcja z Izajasza proroka, rozdział 7, wiersz od 10 do 15. Przydał Pan mówić do Achaz, rzekąc: proś sobie znaku od Pana Boga Twego w głębokość piekielną, albo na wysokość wzgórę. I rzekł Achaz: nie będę prosił i nie będę kusił Pana. I rzekł: słuchajcież tedy, domie Dawidów, a za wam na tem mało, że się uprzykrzacie ludziom, iż się też uprzykrzacie Bogu mojemu? Przetóż da wam sam Pan znamie. Oto Pan napocznie i porodzi syna, i nazwą imię jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre. Ewangelia, według świętego Łukasza, rozdział 1, wers od 26 do 38. Onego czasu posłan jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Która, gdy to usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryja, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła: jakoż się to stanie, gdy męża nie znam? A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zaćmi tobie, przetoż i co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc szósty jest onej, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne. I rzekła Maryja: oto ja służebnica pańska, niechaj mi się stanie według słowa twojego. Dzień 25 marca jest największej pamięci godnym w historii świata, albowiem jest dniem wcielenia Syna Bożego i macierzyństwa Maryi. W tym dniu wypełniły się proroctwa i nadzieje 40 wieków, dzień ten jest dokonaniem i ukoronowaniem stworzenia, a rozpoczęciem nowego czasu, gdzie anioł nowego przymierza, Mesjasz i Zbawiciel, Książę Pokoju, Ojciec przyszłego wieku się objawił i przyszedł obdarzyć nas łaską i prawdą, kiedy po raz pierwszy na ziemi dało się słyszeć tak potężne, tak słodkie, a zarazem tak okropne imię Jezus. Wcielenie i pozdrowienie anielskie jest to jedna i ta sama tajemnica, dlatego Kościół katolicki jedno i drugie obchodzi razem w jednej uroczystości dnia 25 marca, który to dzień według starożytnego podania jest rocznicą upadku pierwszych rodziców w raju i ukrzyżowania Pana Jezusa na Golgocie. Kościół katolicki czyni to dlatego, albowiem wcielenie Jezusa Chrystusa uczynił zależnym od dobrowolnego zezwolenia Maryi Panny, albowiem nie moglibyśmy poznać całej wielkości błogosławieństwa, jakie nam Jezus Chrystus przyniósł, gdybyśmy zarazem nie poznali, jak wysoko Bóg cenił Maryję i jak ją na jej wniosek, aby została Matką Zbawiciela Świata, uwielbił. Występuje w tym bowiem najwyraźniej na jaw jej wzniosłość i wielkość, że zaledwie 14 lat licząc, skutkiem współdziałania łaski boskiej stanęła na tym stopniu mądrości i cnoty, która ją uzdolniła do dania swego pełnego, dobrowolnego przyzwolenia na dzieło Boże. A teraz, chrześcijański czytelniku, skup ducha swego i wysłuchaj w pobożności i uszanowaniu ono anielskie pozdrowienie. Wonczas posłan jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 26 i 27. Archanioł Gabriel, którego już znamy, zstępuje na ziemię z poselstwem, jakiego jeszcze nikt z ludzi nie otrzymał. Dziwić się musisz, że nie idzie do rządzącego światem Rzymu, ani do uczonych Aten, ani do pysznego Babilonu, ani nawet do świętej Jerozolimy, lecz do wzgardzonego Nazaretu w Galilei, o którym było przysłowie: cóż dobrego może wyjść z Nazaretu? Ale w tym Nazarecie jest ubogi domek, a w tym domku mała izdebka, w której znajduje się skarb nieba i ziemi, tajemna oblubienica Boga w Trójcy Jedynego. Albowiem tu mieszka córka Joachima i Anny, Maryja Panna, która posiada więcej wielkości i mądrości, aniżeli jej jest w Rzymie i Atenach, aniżeli ją posiadają wszyscy ludzie i aniołowie. Uważ, że Bóg pomija przepych i nauki, a obiera Maryję, która za nic była mianą. Któż na świecie troszczył się wtedy o Maryję?
ale Bóg umiał ową perłę czystości i pokory ocenić i postawić na świeczniku. Wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 28. Uważaj, z jakim uszanowaniem mówi tu książę aniołów do pokornej oblubienicy biednego cieśli. Porównaj tę przemowę z oną, mianą wówczas do Daniela w Babilonie i Zachariasza w Jerozolimie, tam przemawiał tonem rozkazującym, tu mówi tonem pokory i uszanowania, jako poddany do swej królowej, głosi słowa pełne pochwały, słowa, które pozostały wyrazem czci, którą wszyscy ludzie po wszystkie wieki oddawają. I zaprawdę, nie powinien człowiek odmawiać Maryi tej pochwały, kiedy sam Bóg przez swego anioła tak ją pozdrowił. Która, gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę Jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 29. Zaprawdę, jak rzewną i piękną jest owa dziewicza nieśmiałość Maryi. Nie przeraża ją widok anioła, lecz jego mowa, nie mogąc pojąć, w jaki sposób miałaby się stać błogosławioną między niewiastami. Co za przedziwna różnica. Ludzie zwyczajni wpadają w pomieszanie, skoro się ich obrazi, gdyż są pełni urojonych zasług, Maryja tymczasem czuje się przelęknioną, słysząc pochwały, albowiem w pokorze swej myśli tylko o osobistej nicości. Gdyby jednakże anioł był zaniósł pozdrowienie to tancerce Heroda, z pewnością niedługo by się była namyślała, ale pełna radości zawołałaby: o Boże, co za szczęśliwe zdarzenie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryja, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego. I będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwa jego nie będzie końca. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers od 30 do 33. W słowach tych mieści się cała Ewangelia, całe radosne poselstwo, mające być rozszerzone na całej ziemi, ale które nasamprzód tylko sama Maryja odbiera. Imię Jezus, które w tylu sercach jest wyryte i w tylu ustach brzmi przez całe życie, jako też w godzinę śmierci, na którego uwielbienie tylu ludzi krew swoją przelało, a tylu nieprzyjaciół Boga mu bluźni, to imię teraz najpierw przez Maryję wymówione zostało, a tym samym w całym swem znaczeniu przed światem rozwinięte. Przerywa też Maryja teraz milczenie, odpowiadając spokojnie aniołowi, a zarazem i Bogu, w rodzaju pytania: jakoż się to stanie, gdyż męża nie znam. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 34. Podziwiaj tu zatem wiarę Maryi. Niezmieszana pochwałami anioła, nie zaniepokojona bynajmniej objawieniem największej tajemnicy, nie zdumiewa się wcale nad zwiastowaniem o wielkości jej syna i zapowiedzi, że zasiędzie na stolicy Dawidowej. Ona w prostocie serca w to wierzy, a jeśli się pyta, jakoż się to stanie? To nie dla braku wiary, z powątpiewania, ani z ciekawości, lecz z konieczności. Dziewictwo albowiem uważa za tak nietykalne, że nie chciałaby ofiarą tego dziewictwa okupić owej nieskończenie wielkiej chwały zostania Matką Boga i dlatego sądzi się być w prawie żądania wyjaśnienia tej tajemnicy, aby z godnością i wolno mogła współdziałać, żadną miarą nie wątpi o możliwości. Nie pyta się, jak się to stać może, tylko jak się to stanie. A anioł odpowiedziawszy, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zaćmi tobie. Przetoż i co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwano Synem Bożym. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 35. Odpowiedź ta niebianina jest nową tajemnicą, ale on bierze jej dziewictwo w opiekę, mówiąc: zostaniesz matką, a macierzyństwo twoje wywyższy twoje dziewictwo do najwyższej piękności i doskonałości. On sam, któremuś twoje dziewictwo ślubowała, on, Duch Święty, zstąpi na cię i zaćmi tobie, Bóg sam z ciebie się narodzi, ty będziesz jego świątynią, jego oblubienicą, jego matką. Jakież nabożeństwo i jakież uwielbienie może być godnym wielkości Maryi, kiedy ją Pan Bóg tak wielkimi rzeczami uświęci. Ale tajemnica jeszcze nie dokończona, do tego bowiem potrzeba przyzwolenia Maryi. Przeto czeka anioł na jej słowo, zanim wróci do nieba. Czeka, aby Maryja się swobodnie oświadczyła i swoim oczekiwaniem w milczeniu oddaje cześć wolności jej przyzwolenia. Posłaniec Boży czeka, Maryja się namyśla, oboje milczą. Ach, Maryjo, niebo i ziemia oczekuje twego rozstrzygnienia. I rzekła Maryja: oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 38. Od szóstego dnia stworzenia świata nie wymówiono słowa, które by sprawiło Bogu większą chwałę, aniołom większą radość, ludziom słodszą pociechę,
piekłu straszliwszą trwogę, całemu stworzeniu większą wspaniałość, jak to słowo, które Maryja, służebnica Pańska, wyrzekła. Albowiem po wymówieniu tego wyrazu, słowo stało się ciałem, dziewica stała się Matką Boga. Od tego dnia obchodzi się nieprzerwanie radosna pamiątka jej tajemnicy. Mówcy, uczeni, poeci, malarze, rzeźbiarze, muzycy i sztukmistrze wszelkiego rodzaju starają się tę tajemnicę przedstawiać w coraz nowszej piękności. Majestatyczny głos dzwonów zwiastuje ją trzy razy każdego dnia naturze, a wiatry ranne i wieczorne roznoszą owe potężne akordy na góry i doliny. Za każdym razem pada na kolana rolnik przy pługu, robotnik przy warsztacie, matka obok kolebki, książę w pałacu, żebrak w chacie, wesoły pasterz na górze, pokutujący zbrodniarz w więzieniu i odmawia z radością i wdzięcznością, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Przyłącz się i Ty z wdzięcznym sercem do uwielbienia Jezusa i do uczczenia Jego Najświętszej Matki, a ona będzie także Twoją przyczyniającą się Matką już tutaj na tym padole płaczu, jako i w godzinę śmierci Twojej. Nauka moralna. Któż zdolnym jest godnie podziękować Bogu za owo nieskończone dobrodziejstwo, które nad nami przez tajemnicę swego wcielenia okazał? Jakąż nadal wdzięczność i jaką cześć winniśmy także Najświętszej Pannie, za której łaski pełnym wybraniem i przyzwoleniem dostąpiliśmy tego nieocenionego szczęścia. O Najświętsza Panno, woła święty Augustyn, któż Ci może godnie podziękować i dosyć Cię wysławić, żeś Twoim przyzwoleniem przyszła w pomoc straconemu światu. Maryja stała się w samej rzeczy Matką Łaski, stawszy się bowiem Matką Boga, została zarazem Matką nas wszystkich, jak Jezus stał się naszym bratem. Jakże zatem jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką Matkę, Matkę, która godnością wszystkich przechodzi, Matkę, którą samo niebo nazwało łaski pełną i która wszystkie cnoty w całej pełni posiada, Matkę, która po Bogu na najwyższy stopień szczęśliwości została wyniesioną i jako królowa nieba i ziemi o wiele przewyższa wszystkie stworzenia, wreszcie Matkę, która swą potężną przyczyną wszystko u swego boskiego Syna wyjednać może i która w swej nieograniczonej dobroci jest dla nas najczulszą miłością. Przejętą i chętnie nam chce dopomóc. Starajmy się więc, abyśmy Maryję godnie uczcili, a przez naśladowanie jej cnót stali się jej przyczyny godnymi. Modlitwa. O Boże, któryś chciał, ażeby słowo Twoje wieczne za zwiastowaniem anioła przyjęło ciało Najświętszej Maryi Panny, użycz pokornej naszej modlitwie, ażebyśmy, którzy jej jako prawdziwej Boga Rodzicielcy, w wierze cześć oddawamy, za jej przyczyną pomocy od Ciebie doznali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Podobał Ci się ten odcinek? Wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejne. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.